Cześć moi kochani, nadeszła ta chwila, aby ujawnić wam nową aktualizację wraz z levelem 14, który właśnie widzicie na moich ekranach. Więc zacznijmy powoli, bo są naprawdę pewne zmiany, które trzeba tutaj omówić, do których trzeba naprawdę nawiązać. Zaczniemy od starpointów, przejdziemy przez nowy typ kart, które jak widzicie czempioni są odblokowani, więc z levelem 14 przychodzą nowi czempioni. Za chwilkę to wszystko ogarniemy, do tego dwa nowe chesty i też troszeczkę parę zmian takich, które trzeba, no tak jak powiedziałem na wstępie, zrobić. Dobra, na początku tak jak widzicie, poziom 14, odblokowani czempioni. Jeżeli mieliście poziom 13, to automatycznie po wejściu do gry powinniście dostać komunikat o możliwości przejścia na poziom 14 i poziom 14 będzie dla was już dostępny. Zostanie wam odblokowane te punkty doświadczenia i będziecie mogli go robić. W ogóle zmieniają się też wartości doświadczenia, które będzie trzeba zbierać na poszczególnych teraz levelach. Więc są zmiany od levelu 10 Kinga. Będzie teraz potrzeba mniej o 10 tysięcy expa, żeby zrobić kolejny level. Na poziomie 11 5 tysięcy mniej expa, na poziomie 12 minus 30, no i po prostu, żeby z 13 na 14 przejść, trzeba będzie te 80 tysięcy expa mieć, żeby zrobić kolejny maksymalny level. Ogólnie te zmiany wszystkie wychodzą tak, że będzie trzeba po prostu 35 tysięcy expa więcej zdobyć. No dobra, ale teraz przejdźmy w końcu do tej powoli aktualizacji. Na pierwszy rzut oka nic nowego, ale klikając teraz u góry, dokładnie tutaj nam się zmienia, ile mamy expa, ile będziemy mieli star pointsów. Na pewno już też zauważyliście tą migającą koronkę w rogu. Tam troszeczkę smok mi zasłania tym swoim latającym skrzydłem, ale za chwilkę do tego przejdziemy. W ogóle teraz star pointsy, nawiążę się tylko do star pointsów, żeby to wam wszystko zaraz pokazać. Star pointsy będą właśnie na 6 odblokowane, level pierwszy star pointsów na 7, więc na 6 będziemy już mogli zbierać, na 7 będziemy już mogli robić na level 1. Star pointsy level 2 będą odblokowane na arenie na Kingu 10 i star pointsy level 3 na Kingu 13. Do tego będzie zmiana właśnie w star pointsach. Na pierwszy level będziemy potrzebować tylko 5000 star pointsów, na level 2 tylko 10 tysięcy, a level 3 zostanie tak samo jak był, czyli 20 tysięcy star pointsów będziemy potrzebować, żeby to wszystko zrobić. No i od razu przechodząc do star pointsów, tutaj jak widzicie mamy ikonkę właśnie star pointsa, ale te star pointsy jeszcze nie są zrobione. Chcemy sobie podejrzeć, jak będą wyglądały minionki na star pointsie pierwszym. Możemy to zrobić. Chcemy zobaczyć, jak wyglądają minionki Star Points drugi. Jak widzimy, mają leciutko złote skrzydełka. A jak będą wyglądały na trzecim? Tutaj to jeszcze mają chyba więcej tego złotego koloru i tak jakąś poświatę wkoło siebie. Więc spokojnie teraz możemy spojrzeć daną kartę na dany Star Points, jeżeli jest aktywna. Bo nie na wszystkich kartach są jeszcze wszystkie levele. Do tego, proszę państwa, dochodzi nam pierwszy z nowych chestów, które będziemy mogli dostawać. Jest, jak tu widzicie, chest będziemy dostawać za przechodzenie z levelu na level Kinga. Nie bójcie się, jeżeli macie maksymalny level, będziecie mogli odebrać wszystkie chesty z całej tej trasy. Oczywiście Champions gwarantowany jest na poziomie 14, więc przy odbieraniu chestu na poziomie 14 będziemy mieli jakiegoś gwarantowanego Championa. No i teraz sobie powoli otwieramy tego chesta, tam mieliśmy za któryś poziom. Oczywiście będzie jeszcze drugi chest, który będzie się nazywał Royal Wild Chest. Za chwilkę wam powiem, gdzie go można zdobyć. Dobra, ale sobie otworzmy. Jak widzicie, niczym to się za bardzo nie różni, jest po prostu inny wygląd. Tutaj teraz coś dostaniemy, akurat legendę, bo tutaj champion nie jest gwarantowany, ale z przechodzenia z levelu na level Kinga będziemy mogli właśnie sobie odblokowywać chesty. Jak widzicie, te wszystkie tutaj, mając maksymalny poziom, od razu będziemy mogli odebrać wszystko. No dobra, a gdzie jest ten drugi chest? Pewnie teraz pytacie. Drugi chest będzie w Pass Royalu.
Oczywiście już widzicie, czempioni, za chwilę wam wszystko pokażę, bo na pewno czekacie niecierpliwie na tych trzech wspaniałych czempionów, a za chwilę to się wszystko wyłoni i wam pokażę, ale jeszcze tutaj właśnie ten czas i pewnie też mówicie w płatnym, nie, w darmowym Pass Royalu będzie nowy chest. Na poziomie 30 mamy nowy chest, którym jest gwarantowany czempion. No, w tej chwili go nie mogę otworzyć, bo mam zablokowane, ale jak widzicie, jest czempion w tym czeście, więc spokojnie w darmowym Pass Royalu na poziomie 30 go zdobędziecie. No dobra, i teraz chyba przejdziemy do tego, co najważniejsze w tej aktualizacji, czyli nowy rodzaj kart, czempioni. Tak oni się prezentują, taką mają obwódkę. W tej chwili mam tutaj, jak widzicie, czempionów na poziomie 14. Czempioni mamy na razie 3. Mam nadzieję, że z czasem będziemy ich dodawać. Czym się ci czempioni wyróżniają? Po pierwsze, czempiona możemy użyć tylko jednego w deku. Po odblokowaniu, zdobyciu czempiona, odblokowaniu dostajemy go na poziomie 11. Na poziomie 11. I zapamiętajcie to, bo ponieważ teraz od tej chwili turnieje, tryby friendly, wszystko tak jak były poziomy 9, teraz będziemy grać od poziomu 11, więc taka będzie teraz zmiana. No dobrze, ale przejdźmy do pierwszego czempiona i w ogóle to, co teraz zobaczycie, to będzie Mega Cox. Szkieleton King, pierwszym naszym czempionem, jak widzicie, jego koszt to 4 eliksiru. Rarity Champion oczywiście. No i ten czempion ma ability. Czempioni będą posiadali dodatkowe umiejętności, ale to nie jest tak, że będzie można je użyć sobie bezkarnie, ponieważ czempion, żeby użyć swoje ability, będzie musiał też wydać eliksir. Jak widzicie, ability szkieletona tutaj kosztuje 2 eliksiru. Jego jest cooldown na 20 sekund. Jest cooldown na 20 sekund i tutaj w ogóle czempion Skeleton King ma takie ability, że przy zabiciu jednostek jego dusze idą do takiego jakby jego wora. Na minimalne możemy mieć 6 szkieletonów, za chwilkę to pewnie już widzicie na ekranach lub nie. Minimalnie możemy mieć 6 szkieletonów, maksymalnie 20. Oczywiście jak on zabija przeciwników, to te dusze idą do tego wora szkieletonów i one są pojawiają się na mapie tak jak grewiat, więc jest ciekawie i możemy tego szkieletona tak normalnie używać jak inne karty, z tym, że ability też kosztuje właśnie ulepszenia. Na pewno już widzieliście tam w montażu, gdzieś dodam, żeby to było, jak to wygląda. No i to jest nasz pierwszy czempion. Zobaczmy jego statystyki. Widzicie obrażenie na strefę 239, punkty życia 3059, obrażenie na sekundę to jest 149. Jego szybkość uderzenia to jest 1,6. No, ciekawe. Ciekawe, co nie? Więc czekam, co będziecie mówić. No i oczywiście teraz potwierdzenie levelu 11. 11 to teraz będzie levelem turniejowym. Będziecie musieli po prostu się troszeczkę przestać. No dobra, kolejnym czempionem Golden Knight. Golden Knight jest naszym kolejnym czempionem. I też on kosztuje 4 eliksiru, jego ability jest 1. W zasadzie on ma bardzo fajne ability, bo jego ability potrafi robić dwie różne rzeczy. Pierwszą, no dobra, najpierw wam pokażę. On w ogóle ma ability, które pozwala dashować dystans na 6 do jednostek. I on dashuje maksymalnie 10 razy może zdashować. Cooldown ma na 8 sekund i on przeskakuje od jednostki do jednostki. Ale jego drugą możliwością, jeżeli go rzucimy na przykład za Kingiem, nie ma żadnych jednostek, to on zaczyna biec do momentu, aż nie napotka przeciwnika i zdaszuje do niego. Więc to jest jego ability Golden Knight. Myślę, że dosyć ciekawe. Do tego zobaczmy, jakie ma obrażenie. 212 na sekundę to jest 235, ponieważ uderzenia ma co 0,9 sekundy. Jego życie 2660. No, ciekawie, ciekawie. Dobra, ale przejdźmy do ostatniego czempiona. Kolejnym czempionem jest Archer Queen. Ona też ma fajne ability. Też ma naprawdę bardzo fajne ability. I koszt Archer Queen to jest 5 eliksiru, a jej ability 1.
No i zobaczymy jej ability. Jej ability, cooldown 11 sekund i staje się niewidzialna na 3,5 sekundy. Tak, zarzuca na siebie taką pelerynę i przez 3,5 sekundy jest niewidzialna. Do tego jej obrażenia wzrastają 200% na sekundę, więc no, będzie ciekawie. Jest tą Archer Queen, jestem ciekawy, co wy na to. Jej punkty życia na maksymalnym poziomie to 1330, obrażenia 299, do tego 2 sekundy hit speed. No, jestem ciekawy waszego zdania na temat. Kochani, jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie wspomniałem. Aby aktywować te specjalne umiejętności jednostek, macie w prawym dolnym rogu, jak widzicie na swoich ekranach, przycisk, tam widzicie też wykorzystany, kiedy można wykorzystać, kiedy się ładuje i tam można wykorzystać swoje te umiejętności specjalne bohaterów, tych czempionów, więc wszystko jest przejrzyste. Przy okazji mamy już informacje odnośnie nowego sezonu i parę sezonów już do przodu. W ogóle w tym sezonie będzie bostowana karta rekruci. Do tego widzimy właśnie w tej chwili emotkę, która wleciała na ekran. Ja też pokażę ją za chwilę, jaka będzie emotka w tym Pass Royalu. Właśnie jest taka strzała. Do tego w tym sezonie Tower Skin będzie się odnosił właśnie do szkieletona. Będzie na wzór właśnie tego King Szkieletona. Do tego już mamy też skin na grudzień. Będzie wzorowany Archer Queen i skin na styczeń będzie wzorowany na Golden Knight'cie. Więc tak wyglądają. Do tego będą challenge. Szkieleton King Lunch Party i tam będzie można wygrać właśnie emotkę King Szkieletona. Do tego będzie Archer Queen Lunch Party. Tutaj będzie emotka właśnie tego Archer Queen i Golden Knight Lunch Party emotka Knighta. Tutaj nie mam akurat takich animacji, żeby wam pokazać. Musicie widzicie obrazki, więc na pewno będzie fajna. Do tego jest jeszcze więcej aktualizacji, takich w tej aktualizacji zmian, które zachodzą. Oprócz tego, że powiedziałem, że w tej chwili friendly battle i turnieje będą na 11 levelach, to też już zmienia się troszeczkę cycle skrzyń. Teraz będziemy mieli troszeczkę mniej silverów. Zaczynając od King level 10 będzie mniej silverów, ale będzie więcej skrzyń z goldem. Więcej skrzyń z goldem i do tego pojawi się Will chest, więc będzie można już od Kinga 10 dostawać w zagranie arenki właśnie tego Wild Chesta, co na poziomie 14 będzie gwarantowało prawdopodobnie właśnie czempiona. Więc tak, na 10 Kingu mniej będzie 46 silverów, na Kingu 11 mniej 62, na 12 86 i na 13 Kingu 96 mniej silverów. No i tutaj jeszcze na tym 14 jeszcze mniej, bo na 13 mieliśmy 210 silverów, a na 14 będzie tylko ich 178, bo będzie naprawdę dużo tych skrzyń ze złotem i 4 skrzynie wild chesty, tak samo na 13, a i 12 i 11, na 10 tylko będą 2 wild chesty, więc tutaj też będzie większa możliwość zbierania golda, na co wielu z was narzekało. A, i jeszcze taka malutka zmiana, teraz jak będziemy na przykład grali Classic, Grand Challenge lub turnieje, będziemy mieli ikonkę deku, będziemy mogli sobie ten dek ustawić i będzie automatycznie przypisany do danego właśnie wyzwania do challenge'u, bo wiem, że wielu z was też się tak zdarzało, że zmieniliście czasem dek między walkami, a nie tym dekiem chcieliście grać, więc tutaj teraz będzie dek ustawiony taki właśnie budowlaniec z deku i będziecie mogli sobie dek ustawić. Wszystko zobaczycie oprócz przycisku właśnie walki. No i chyba to wszystko takie, co chciałem wam przekazać, takie bardziej szczegółowe opisy aktualizacji, to zapraszam oczywiście do Royal API, bo Royal API zawsze robi mega robotę, dokładnie wszystko rozpisze, ile golda, za co, gdzie będziecie dostawać, jakie skrzynie, co, wszystko, więc całe statystyki dokładnie zobaczycie na Royal API. Ja chciałem wam pokazać czempionów i na pewno tych czempionów jeszcze będę pokazywać w tygodniu, więc oczekujcie filmików. Na razie, trzymajcie się. A! Napiszcie, pamiętajcie o kodziku POW, o łapeczce i komentarzu, który czempion według was będzie najlepszy.